cudowny dźwięk. Naprawdę ten samochód jest wyjątkowym pokazem tego, co można zrobić z małej 500, kiedy usiądzie do tego kilku inżynierów, którzy mają pomysł. Końcówkę roku 2023 postanowiłem poświęcić na to, żeby pożegnać się z samochodami, które już za chwilę odejdą, jak należy. Ostatnio nagrywałem F-Pace SVR, była też 718, której również w wersji spalinowej już za chwilę nie będzie, a teraz witam Was za kierownicy Abarth'a 595 Turismo, czyli samochodu, którego niestety już nie zamówicie, którego niestety już nie kupicie, więc pora przyjrzeć się temu, czy faktycznie jest czego żałować, czy będziemy zacząć tęsknić, bo jedyny Abarth, jakiego w tym momencie jesteście w stanie kupić, zamówić, jest to Abarth elektryczny, więc no, nie jest to to samo, nie jest to ta lekkość, nie jest to ta mechaniczność tego samochodu i oczywiście ta konstrukcja jest stara, ona ma swoje wady, ona naprawdę już ma wiele, wiele lat, ale wciąż fan, który daje, jest nie do podrobienia i o ile ja bardzo dobrze znam elektryczną 500, bo jeździ moja żona, no to jakoś nie czuję klimatu robienia małego sportowego samochodu, który jest takim wariatem, który jest absurdalny, bo tak naprawdę ten samochód jest trochę bez sensu. Robienia tego na bazie elektryka, no to nie będzie to samo. Tutaj w tym przypadku mam akurat manual, wersja Turismo, czyli dla przypomnienia 165 koni, 1.4 silnik, turbosprężarka Garretta, która naprawdę bardzo fajnie świszczy, szczególnie, że mam tą wersję Cabrio. Idealnie słyszę czasami ten świst tej turbosprężarki. O, teraz o takie... Wspaniały dźwięk, naprawdę uśmiech od razu pojawia się na twarzy i jak fajny nie byłby elektryk, no to on nie będzie miał tego czegoś, nie będzie miał tej takiej mechaniczności, tej brutalności, którą ma ten mały Abarcik, który waży bardzo mało, który jest malutki, zgrabny, jest taki naprawdę idealny. Jest idealny właśnie na takie drogi, po których jeżdżę, bo dziś Abarthem zabieram Was na drogi Majorki, na przepiękne trasy na Majorce, gdzie właśnie małe auto z małym rozstawem osi, wąskie, sprawdza się idealnie. Mamy tutaj oczywiście też szersze trasy. Swoją drogą wszystkie trasy, które zjeżdżę na Majorce tym samochodem, zobaczycie w odrębnym filmie. No ale zanim opowiem Wam w kilku słowach o drugim filmie, który nagrałem na Majorce, pora na szybką autopromocję. Grafiki, które za mną widzicie, nie są przypadkowe. Jeśli oglądaliście mój poprzedni film, w tym miejscu do niego odsyła, no to wiecie, że rozwiązany Tasty Ride jest dla mnie na ten moment już zakończony, a troszkę w lasterstwie, troszkę w kontynuacji postanowiłem realizować coś znacznie większego. Projekt o nazwie Born to Drive, który ma być docelowo społecznością skupiającą fanów motoryzacji, którzy szukają kulturalnego miejsca do dzielenia się swoją pasją, miejsca, gdzie nikt nie będzie patrzył na Was, na nas przez pryzmat płci, wieku, portfela czy czegokolwiek innego, tylko miejsca, gdzie osoby na poziomie chcą podzielić się swoją pasją z innymi. W każdym razie, grafiki, które widzicie za mną, są to grafiki z naszej pierwszej kolekcji. Tak jak wspomniałem, Born to Drive ma być czymś więcej, to nie będą tylko wyjazdy, ale właśnie społeczność, troszkę lifestyle'u. No i dlatego na święta wypuściliśmy kolekcję zimowo-świąteczną. Ja na przykład siedzę w koszuleczce, It's that time of the year, to jest hasło przewodnie tej kolekcji. Za mną widzicie trzy grafiki, które występują docelowo na plakatach, również z takim samym napisem. To wszystko widzicie tutaj teraz, jak to wygląda na stronie, gdzie możecie te grafiki zakupić w dwóch rozmiarach. Możecie zakupić też takie właśnie koszuleczki, no ale jeśli chcecie coś grubszego, coś większego, no to są też na przykład bluzy. Do wyboru macie trzy grafiki, wiadomo, te, które są na ścianie, również występują na plakacie. Bluza również ma taki sam napis przodu, więc jeśli szukacie fajnego pomysłu na prezent albo po prostu fajnego gadżetu dla prawdziwego fana motoryzacji, jakim zapewne jesteście, skoro oglądacie ten film, no to ja serdecznie polecam. Teraz już nie przedłużam i odsyłam Was dalej do filmu o Abarthie, który rozpocznie nową serię roboczo nazwaną na ten moment Drogi Marzeń i tam pokażę Wam, jak cudowne drogi ma Majorka, bo Majorka wielu osobom kojarzy się z imprezami, z wakacjami i tak dalej, ale niekoniecznie musi tak być, bo
motoryzacyjne, freaki takie jak ja również są w stanie znaleźć tutaj mnóstwo fajnych rzeczy, fajnych dróg, na których naprawdę można się świetnie bawić. Ale to w osobnym filmie, teraz skupmy się stricte na Abarcie, na tym, czego już niestety nie kupić. A jeśli gdzieś dorwiecie, no to pytanie, czy warto faktycznie walczyć, czy warto się bić o to, żeby takiego Abarcika dorwać. W Abarcie najlepsze jest to, że tak naprawdę wcale nie trzeba jeździć nim szybko. To jest samochód, który daje nam fan przy prędkościach 40-80 na godzinę. Jest super, bo wkręcamy go na obroty i on momentalnie zbiera się do przyspieszania, zbiera się do wyprzedzania, jeśli tego potrzebujemy. Fantastycznie wkręca się z zakrętów, wychodzi z nich. Coś fenomenalnego, jak ten samochód jest zgrabny, jak on jest responsywny. Cudowna zabawka, naprawdę bardzo. Już teraz powiem Wam mój werdykt. Ja osobiście bardzo będę żałował, że tego samochodu nie będzie dało się, nie da się już go w zasadzie kupić, bo wszedłem na konfigurator Abarta, a tam elektryk, więc no niestety. Bo to, co... ten świst tej turbiny. To, co ten samochód daje, to jest coś kompletnie nie dzisiejszego. I to jest trochę jak z moim mini GP. GP oczywiście jest szybsze, jest trochę większe, jest trochę lepiej wykonany, no bo tutaj jest naprawdę bardzo plastikowo, ale Abarth jest trochę innym samochodem. GP jest taką, można powiedzieć, torówką, a to jest samochód, który właśnie sprawdzi się zarówno w mieście. GP jest zdecydowanie za twarde na miasto. Tak jak jeżdżę nim czasami po mieście po Wrocławiu, no to tam jest naprawdę twardawo i przejeżdżanie przez kostkę, przez progi zwalniające, to jest tak 5 na godzinę na progach, więc jest ciężko. Tutaj pod tym kątem jest trochę lepiej, ponieważ wersja Turismo jest to wersja, która ma łączyć w sobie takie doznania sportowe z komfortem. Stąd mamy ładne, brązowe, skórzane fotele. Mamy niby trochę więcej komfortu, ale też, no nie łudźmy się, nie jest takie super miękkie auto. Zresztą 500 nawet standardowa nie jest jakimś super miękkim samochodem. Co innego ta nowa. Nowy elektryk jest dużo bardziej komfortowy, ale my dziś mówimy o tej klasycznej konstrukcji produkowanej w naszych polskich fabrykach. Strasznie lubię to, jak Abarcik brzmi przy takim lekkim dodawaniu gazu. Zobaczymy, na ile zbierze to mikrofon, ale jest to niesamowicie satysfakcjonujący dźwięk. To jest taki bardzo metaliczny pogłos. Nie jest to aż tak głośne jak na przykład w Abarcie 124 Spider, gdzie tam naprawdę brzmi to, jakby to był dużo większy silnik i to na przelocie, więc tam jest zupełnie inne wrażenie. Natomiast to, jak tutaj to brzmi, jest takim, można powiedzieć, sweet pointem, bo dla wielu osób Abarth 124 Spider, na przykład dla mojej żony, jest tak absurdalnie głośny, że naprawdę ciężko koło niego przejść jakoś obojętnie. Natomiast tutaj jest tak przyjemnie, jest naprawdę fajnie, ten silniczek bardzo przyjemnie brzmi na tym wydechu, ale też nie ma jakiegoś takiego ostentacyjnego darcia mordy. Co do samej Majorki, to bardzo fajne jest tutaj to, że od przełęczy do przełęczy naprawdę przejeżdżamy przez przepiękne miejscowości. Tutaj mamy bardzo ładną aleję z drzew, za chwilę wjedziemy na zakręty, chwilę krajówki, ale to też nie są takie drogi, które prowadzą, nie wiem, autostradę od miejscowości do miejscowości, bo tutaj autostrada jest w zasadzie tak naprawdę jedna, która biegnie wokół Palmy. Więc jeśli chcecie nacieszyć się drogami i nie przebywać 100-200 km między jedną trasą a drugą, no to Majorka jest wręcz do tego idealna. To jest idealna wyspa, bo ona nie jest duża. Tutaj między jedną przełęczą a drugą jest 20, 30, 40 km maksymalnie, a tak naprawdę większość z nich jest oddalona. Zjeżdżacie z jednej, przejeżdżacie 10 km, jesteście na drugiej, 15 km, znów jesteście na kolejnej. I tak jest to po kolei, jedna, druga, cały czas coś się dzieje, więc jeśli ktoś chce przyjechać i po prostu pobawić się samochodem, pobawić się taką czystą frajdą i to jeszcze na drogach, na których no niemalże nikogo nie ma, bo ja tutaj jeżdżę drugi, trzeci dzień i jest pusto. Ja w zasadzie jeżdżę sam i to nie tak, że przyjeżdżam z samego rana albo przyjeżdżam wieczorem. Nie, ja tutaj po tych drogach jeżdżę w zasadzie
no teraz jest godzina 13:46, mijam trzech rowerzystów i za kilka minut jestem znów na kolejnej przełęczy, gdzie pewnie znów nikogo nie będzie, tak jak przed chwilą. Przejechałem przez Pućpanie, coś takiego, za chwilę zobaczę to nazwę. I tam naprawdę było pusto. Spotkałem trzech przechodniów, dwóch rowerzystów, jednego motocyklistę i koniec. Z nikim się nie mijałem. Ta droga jest akurat dość wąska, więc tam bardziej był idealny. Ale nawet gdyby, no to nikt nie jechał z naprzeciwka. Jechałem w zasadzie sam, więc pod tym kątem naprawdę Majorka jest genialna, fantastyczna. Ale droga fenomenalna, co? Robi wrażenie, kurde, przepiękne. I na Majorce jest mnóstwo takich dróg. To jest naprawdę bardzo niedoceniana wyspa. Ja wiem, że ona jest daleko i może dlatego się o niej nie mówi, ale jeśli będziecie, to naprawdę polecam. Tutaj jest tyle fanów, tutaj można jeździć w zasadzie codziennie. Można wracać na te same drogi i to właśnie najlepiej wybrać się jesienią. Październik jest optymalny, bo wszystkie trasy są otwarte, ale znów o tym będzie w osobnym filmie, właśnie o drogach na Majorce. Ale wybierzcie sobie z wypożyczalni jakieś fajne, małe, zgrabne autko. Nie musicie brać superkara, chociaż oczywiście możecie. I pobawcie się tymi drogami, bo jest tutaj naprawdę się czym bawić. Szczyt już za mną, więc powoli zjeżdżamy już w kierunku Formentora. Co prawda dzieli nas od niego jeszcze jakieś 20-30 km. No ale teraz jedziemy już bardziej na chillu w dół. I muszę wam powiedzieć, że niesamowicie cieszę się z tego, że wziąłem właśnie Abarta, bo zastanawiałem się tutaj na Majorce, jaki wziąć samochód. O, jaka ładna koza idzie. Hej koza, hej koza. O, jakie masz wielkie rogi. I wracając do Abarta, to niesamowicie cieszę się, że właśnie wziąłem ten samochód, bo naprawdę zastanawiam się, co wziąć, czy wziąć coś mocniejszego, ale też małego, czy wziąć jakąś miatę, żeby fajnie po tych zakrętach się popawić tylnym napędem. Ale niesamowicie cieszę się właśnie z wyboru Abarta, no bo nie oszukujmy się, już za chwilę nie miałbym gdzie pojeździć tym samochodem. Za chwilę ich żywot dobiegnie końca, za chwilę pokończą się one we wszelkich wypożyczalniach i już za chwilę nie będzie możliwości nacieszenia się właśnie taką czystą, mechaniczną frajdą, bo jest to samochód, który ma swoje wady. On jest naprawdę wykończony, tak powiedziałbym, no średnio. Tu jest twardy plastik, twardy plastik. Twardy plastik, tu wystaje goła blacha, ta podsuwitka też jest takiego chamskiego dość materiału, więc nie jest to jakiś wybitny samochód, jeśli chodzi o wykończenie. Ta skóra, też samochód ma w zasadzie niecałe 2 lata, skóra na kierownicy jest wyjechana, ok, ja wiem, to auto jeździ na Majorce, tutaj jest bardzo gorąco i to wszystko też ma wpływ na to, jak jest on użytkowany, jak on się zużywa, no ale mimo wszystko, tutaj też plastik, plastik, plastik. No wszystko jest plastikowe, w zasadzie jedyne co jakoś tutaj ratuje to wnętrze pod kątem wizualnym, komfortu, to właśnie to, że jest to wersja Turismo, mamy te bardzo ładne skórzane fotele z brązowej skóry, czarna też jest do wyboru, ale według mnie ta brązowa jest jeszcze fajniejsza, tutaj mamy też daszek obszyty skórą, no i to w zasadzie byłoby na tyle, poza tym jest to tak samo plastikowo wykończony samochód jak 500, która produkowana jest w niemal niezmienionej formie od 2007 roku, jeśli pamiętam, w polskich fabrykach. No i to jest właśnie w zasadzie to samo, z tym, że tutaj pod maską mamy coś, gdzie wciskamy gaz i kompletnie zapominamy o tym, że jest to złe wykończenie, że jest to plastik, że tu miejscami naprawdę widać kable tam przy nogach, jak wystają. Kiedy dajemy gazu, kiedy wkręcamy ten silnik na obroty, to wszystko przestaje mieć znaczenie. Trochę jak w Mini GP. Mini też nie jest perfekcyjnie wykończone. Wielu rzeczy tam brakuje. Nie ma komfortu za grosz, ale kiedy zaczynamy się nim bawić, kiedy zaczynamy nim jeździć, tak jak należy, tak jak do tego ten samochód został stworzony, no to wtedy zapominamy o wszystkich niedogodnościach. Czy to nie jest piękne? Czy to właśnie nie jest piękno motoryzacji? Takie samochody, niby małe, niby niezbyt mocne, a jednak ile frajdy to potrafi dać, ile to daje radości, kiedy bawimy się tym na zakrętach.
coś niepowtarzalnego. Szkoda, że już niebawem tego z nami nie będzie. Oczywiście, w tunelu awarci nigdy nie będzie R8-ką czy czymś tego rodzaju, ale i tak prowadzenie tego samochodu daje mi tyle frajdy, że jadę nim po prostu dalej pojeździć. Kurde, ale ten samochód jest satysfakcjonujący w jeździe. Ja nawet nie jestem fanem manualnej skrzyni, a tutaj jazda manualem tak mnie bawi, tak niesamowicie fajnie te biegi wchodzą. Są takie w punkt, mięsiste. Ani razu nie zdarzyło się, żeby coś mi zachrupało, że gdzieś nie trafił. Wszystko jest w zasadzie tutaj idealne, wszystko jest na swoim miejscu. Dźwięk tej turbiny zasycającej, która odbija się od skał, które teraz mam z boku, też jest niesamowicie przyjemny, niesamowicie satysfakcjonujący. Cudowny dźwięk. Naprawdę ten samochód jest wyjątkowym pokazem tego, co można zrobić z małej 500-ki, kiedy usiądzie do tego kilku inżynierów, którzy mają pomysł. Kilku oczywiście, tak w cudzysłowie, bo wiadomo, że tam pewnie cała grupa, cały sztab w zasadzie Abarth to jest, jakby nie patrzeć, osobna marka, no ale wiecie, o co mi chodzi. To jest samochód, który przecież bazuje na 500-ce, który ma tą samą platformę co Panda i jest czymś zupełnie innym od tych modeli. Bardzo satysfakcjonujące, bardzo przyjemne auto. Ta manualna skrzynia, bardzo precyzyjna, też sprawia, że ten samochód jeszcze lepiej da się poczuć, da się odczuć i da się nim pobawić. No i właśnie tu na Formentorze, czyli najbardziej znanym przylądku, na najbardziej znanej trasie na Majorce, kończę moją przygodę z Abarthem 595 Turismo. Mam nadzieję, że to, co Wam pokazałem, to, co Wam o nim opowiedziałem, się Wam spodoba, no bo jest to samochód na wskroś nie dzisiejszy, zresztą dziś już nieprodukowany, także jeśli możecie, jeśli szukacie takiej zabawki, możecie ją kupić, no to co mogę powiedzieć? Polecam z całego serca. Abarcik zawsze będzie w moim sercu, tak samo jak przepiękna Majorka, na którą zamierzam znów za jakiś czas powrócić, bo jest to wyspa wyjątkowa i w tym miejscu polecam z całego serca mój film, w którym opowiadam o wszystkich najpiękniejszych trasach na Majorce, bo będzie tam naprawdę dużo ładnych obrazków. Abarcika również, ale nie tylko. Przede wszystkim tego, jak to wszystko tutaj pięknie wygląda. Na koniec zostałem Was z kilkoma ujęciami z przylądku Formentor. Dziękuję za oglądanie i widzimy się niebawem w kolejnych ciekawych materiałach. Czy to z samochodami, czy to w tych, kiedy będę opowiadał Wam o różnych ciekawych drogach albo wyjazdach. Do zobaczenia. Cześć.